Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Problem przejścia na emeryturę, a szczególnie rządowe propozycje wydłużenia wieku emerytalnego wzbudzają kontrowersje i w większości niezadowolenie. My dziś dyskutujemy o projekcie, który promuje lata pracy do uzyskania uprawnień emerytalnych, a nie wiek. I słusznie, bo przez 35 czy 40 lat pracy i płacenia składki każdy, kto chciałby na tę emeryturę przejść, na nią zasłużył. Rynek pracy, jaki jest, każdy widzi. Nie ma pracy dla ludzi młodych, nie ma ludzi dla wieku 50+. Rząd szykuje ofensywę 60+, ale nie wiem, czy państwo wiecie, że jest możliwość pracy dla 70-latków. Były poseł PSL-u Aleksander Sopiński, wiceministrem został, a w marcu kończy 70 lat. Nie mówiłabym o tym, gdyby nie fakt taki, że problem bezrobocia dotyka wszystkich, więc jeśli dajecie pracę swoim, to zadbajcie też o pracę dla innych, a nie tylko dla tych, którzy będą wspierać wasze inicjatywy legislacyjne, mówię o rządzie. Ale wracając do faktów, faktem jest również to, że premier Pawlak publicznie mówi, że na wypłatę emerytury z ZUS-u nie liczy. Faktem jest to, że rząd chce podwyższenia wieku emerytalnego, a jego zaplecze polityczne wnioskuje o przekazanie komisji, o przekazanie projektu inicjatywy obywatelskiej do komisji. I proszę pana, pan musi mieć świadomość tego, że to jest jedna wielka ściema. Jaki macie wariant B na to, że ten projekt albo utknie w tej komisji, albo zostanie odrzucony? Czy będziecie robić konsultacje społeczne i będziecie przykrywać tę szopkę, którą robi premier, wciskając kobietom kit, że one będą już zadowolone pracując do 67 roku życia? Ja też jestem kobietą. Chcę, żeby to lata pracy decydowały o tym, kiedy pójdę na emeryturę, a nie mój wiek. Róbcie wielką agitację społeczną do tego, żeby to lata pracy decydowały o tym, czy mamy przejść na tą emeryturę, czy na tej emeryturze, czy też nie. Większość moich koleżanek, które mają już lata pracy wypracowane, tak jak mówi pan w tym projekcie, ponieważ zaczęły pracę po szkole średniej w wieku 19 lat, mówią, pytaj Tuska, ile my będziemy pracować. No Tuska dzisiaj nie ma, to go zapytać nie mogę. Ale niestety, to co nam rząd, proszę pana, pan wie jak to jest, pan był w rządzie, to premier decyduje, a nie ten, kto tutaj siedzi, a premiera nie ma. Dziękuję.